Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. Momentu tylko sobie... Okej, dobra, musiałem sobie odpalić, żebym miał głos, bo miałem wyciszony. A to jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Watch Dogs, kontynuujemy. Oczywiście jesteśmy w Pawnee, zaraz po tej akcji z nowo poznaną postacią zwaną T-Bone'em. I w sumie sprawa wygląda następująco. Nie, chcemy jechać na misję poboczną. Chcemy jechać do... O, dokładnie tutaj. Jak kampania, aha, coś tam o paranoi. To będzie ta akcja pewnie ze śmigłowcem, bo on coś tam gadał o śmigłowcu, więc... Może to być kurwa zajebiste, ale zarazem agresywne. Zaraz zobaczymy, jak to będzie, jak się będzie wyglądało cała sytuacja i w ogóle. A to pani takie spokojne miasteczko, powiem wam szczerze, podoba mi się naprawdę takie wiejsko spokojne. Można sobie drifciki zadupczać bez przypału. Nikt tutaj nam nic nie zrobi, nikt nam nie wiedzie, nikt się nie napnie, nikt nic i nic. Jep, można zrobić tak komuś, nic się nie dzieje, policja nie jeździ. Znaczy skanują pewnie CTOS-em cały czas tutaj, czy tak samo, czy nic się nie dzieje, ale nie tak pewnie często jak to w mieście, w Chicago. Popatrzcie, jakie fajne widoczki są przy okazji. Fajnie, miasto widać fajnie, a my sobie takim leśnym szlakiem mykamy. Dobra. To się agresywnie skończyło. Okej, dobra, atakuj, atak. Trzeba zrobić. Rojowisko paranoi. Rojowisko. Ta. Awesome. Security clearance for Bloom HQ. Everywhere I turn, Bloom's involved. These guys are up to something that's a lot more than CTOS. I hope Tebow knows what he's doing. On wie, co on robi. Okay, I'm in position. Now, what about these helicopters? Wait for it. Go! Don't lose it! Co, motor. Lecimy za nim. Okej, szybko. Lecimy za tym śmigłowcem. Nie wiem, czy dolecimy, nie do... Kurwa, jest już za późno i mi się język plącze, jakbym był pod wpływem alkoholu i to bardzo dużym. Ciekawe, czy będziemy godzien zgarnąć ten śmigłowiec. Czy będzie tutaj w ogóle opcja jakiegoś latania samolotami, czy tam śmigłowcami, czy czymś innym? Nie wiem. Ale wątpię. Basically, the chopper's gonna lead us to the security chief. And Bingo was her name, Chcę wiedzieć, dokąd leci. Kurwa. Ej, ziomeczku, rozjebałeś mi peret w tym momencie. Naprawdę. On po prostu chciał się dowiedzieć, dokąd leci ten śmigłowiec. To tyle. Ja bym mu powiedział, gdzie on leci, ale ja sam nie wiem, gdzie on leci, więc nie powiem mu, bo się cykam po prostu. Ups. Hovering over a trailer. Well, that doesn't make any sense. Wait a minute, it makes perfect sense. A lot of the Pawnee militia runs security for Bloom.
and a lot of them live in that pit of paranoia. One of them's the security chief. With full access. I can hardly wait. You remember that bunch protecting the truck? Same gang. The Pawnee militia is made up of preppers. Survivalists, anti-government tuts, my kind of people. Which means they won't fuck around. Cold, dead hands, and all that crap. Jesteśmy poza zasięgiem. Okej, dobra, mamy tutaj tak. Jedną kamerę, drugą. Cholera. Ja pierniczę. Czemu mnie wykryli? Że coś wybuchło, to już znaczy, że wykryli mnie? Coś jest nie tak. Coś tu kurwa jest nie tak. Covering over a trailer park. Well, that doesn't make any sense. Wait a minute, it makes perfect sense. A lot of the Pawnee militia run security for Bloom. And a lot of them live in that pit of paranoia. One of them's the security chief. With full access. I can hardly wait. You remember that bunch protecting the truck? Same gang. The Pawnee militia is made up of preppers. Survivalists, anti-government tuts, my kind of people. Which means they won't fuck around. Cold, dead hands, and all that crap. O, moment, to tu ktoś jest? Ambitny kulturysta. Ten z ziomuś nas interesuje. Chodź tu, ruszaj się. Weźże się. O, dobrze, dobrze. Szef ochrony, okej. Co mam z nim zrobić? Jaka... Kurwa, to jest trochę dla mnie niezrozumiałe. Jak go mam sprofilować społecze? No to leć tam, śmigłowcu. No. Ale jaki to ma sens? To trochę jest takie trochę bez sensu, prawdę powiedziawszy. Tutaj co to za typ? O kurwa, zapalony miłośnik gier wideo. Ojej, trzeba znaleźć wszystkich w takim układzie. Tu ktoś jeszcze jest. Ten typo. Jasna cholera. Ile my tu mieliśmy ich znaleźć? Dwóch, nie? Na razie jest jeden. Kurde. Jasna cholera, no czekajcie. Profilujesz z powietrza, unikaj wykrycia, kurwa no. Dobra, czyli... Ale... Kurwa, nie rozwiążemy tego siłą. Tego jesteśmy pewni. Tylko jak mam sprofilować typów? Za pomocą profilera. Korzystając z kurwa z śmigłowca. Hmm.
paranoia. And one of them's the security chief. With full access. I can hardly wait. You remember that bunch protecting the truck? Same gang. The Pawnee militia is made up of preppers. Survivalists, anti-government types, my kind of people. Which means they won't fuck around. Cold, dead hands, and all that crap. Chyba, że się zakradniemy do niego po prostu. Nie. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, śmigłowcu. Dobra, zakradamy się do niego, trudno. Co ma być, to będzie. Momentu, ja się muszę na tym dokładnie zastanowić. Nie widzą mnie, dobra. On jest szefem ochrony. Kto jeszcze? Właśnie w tym jest problem. Ten typu tam obok nas stoi, tak a propos. Ten typu, ten. Nie mogę go zeskanować w ogóle, czekajcie. To jest na 100%. Serio? Ja pierdolę. Bolec. Hovering over a trailer park. Well, that doesn't make any sense. Wait a minute, it makes perfect sense. A lot of the Pawnee militia run security for Bloom. Ja cię spierdolę, ile można to robić? No przecież bez jaj. Dobra, ten co tu krąży, to nie jest na pewno on, bo on imigrował jako dziecko. To już wiemy, że to on nie jest. To akurat już kurwa namierzyłem go dawno temu. A ten zrobił ostatnio tatuaż, on jest wyjebany w tym. Jak zrobił tatuaż, to on jest hardcorem. Tego potrzebuję namierzyć. No dobra, teraz ich obezwładnić. This is more than just a gun club. You got control of half the park. Is this normal for Pawnee? Ain't nothing normal in Pawnee. When Bloom started dumping money into this place, things took a turn for the weird. Oops. You can't get past the scope. I'ma break it down, yo. Dobra. Szef ochrony, szybko, szefie ochrony, nie uciekaj.
proszę, bo robimy break it down, yo, break it down. O kurwa, widzieliście co zrobił ja? Co ten typ ogarnął tym samochodem przed nami? Nie mogę sobie nawet break it down włączyć. Jak mam ich ścigać, nie mogę sobie włączyć break it down. Tak się kurwa lata w pani. Ja pierdziele. Co za akcje, dzikie wiksy. Gin, frajerze. Dawaj, 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 Aiden. Można powiedzieć, że wyrównali nam trasę. Skorygowali nas, żebyśmy trochę prościej jechali. Ciężkie tutaj są rejsy, ale to wyglądają tak jak w filmie Need for Speedzie. Po takich małych dróżkach to się nawet jeden samochód nie mieści. Dawaj, 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 zwijamy. Uciekamy, bo nie chcemy się z nimi walczyć. Powinniśmy dać radę, ale śmigłowiec nam przeszkadza troszeczkę. O kurwa, blokady nie działają tak, jak powinny działać. Ja. Znaczy, może działają tak, jak powinny działać, ale nie tak, jak dla mnie powinny działać, czyli że powinienem przeskoczyć przez tą blokadę. Samochód się od słupa odbija, co to się dzieje? Dobra, niszczymy ich. Śmigłowiec zakłócimy. A was, skubańce, wykończymy. Gdzie ten śmigłowiec? Gdzie on jest? O stary, ale przyjmiesz. Przyjmij to proszę z honorem. O, ho, ho. Widzieliście? Gdzie ten śmigłowiec zniknął tak a propos? Dobra, nie pytam się już, bo to kurwa się człowiek idzie załamać. Ale nieważne. Why would you doubt me? I'm a realist. Listen, I'm coding a dirty little virus to erase me from their system. Damn, I'm good. And then I waltz into Bloom with my access and your code. What's security like? Oh, good point. You might call it thick? Yeah, well, let's thin their numbers then. You tracking any of their truck deliveries? Of course I am. Send me the routes and let me make some noise. Dobra, okej, wbijmy sobie tylko do sklepu, w następnym odcinku będziemy kontynuować sprawę. Zobaczmy, co jest ciekawego w sklepie. Wszystko mamy praktycznie, kurde. Dobra, nie kupujemy nic. O ja, to my. Nie ma nas tu, nie ma nas tu, nie ma nas tu. O ja pierdolę, jaki Harley. Oj, on jest już mój. Nara. Nara, nara, nie wiem, czy to był, ale on jest już mój. Dobra, wiecie co, ja myślę, że zakończymy tutaj ten odcinek. W każdym bądź razie, jeżeli wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy oczywiście dalej kontynuować, jechać misje główne. A tymczasem ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim.